Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym vlogu. Ze mną oczywiście Brączek, cześć. Jak wiecie, jestem na wakacjach u Brączka, jeden już vlog z Mokrzyna wyszedł. Dziś pogoda pozwoliła nam na nagranie czegoś kolejnego. Właśnie wyjeżdżamy sobie z Bytowa, ruszamy przed siebie, a mianowicie jedziemy sobie do Karola. Karola możecie kojarzyć kiedyś na, można powiedzieć, na głównym kanale kiedyś, jak był kanał, był film Sianokosów, kiedyś taki u Brączka. Była Ursusy, tam był 60, jeździła z prasą taką. W zeszłym roku Sianokosy tak, nagrali, tak, bardzo fajne Sianokosy wyszły, wtedy właśnie był film od Karola, właśnie jedziemy do niego, coś tam robi przy maszynach, później jedzie z balotami coś działać, także mam nadzieję, że coś uda nam się nagrać, ale ogólnie lipa jest totalna, pogoda zjebała nam wszystko, można to tak powiedzieć, można to tak nazwać. Jak pamiętacie vloga u Brączka, jeżeli oglądaliście, to z Mokrzyna, gdy już wracaliśmy, przyszła straszna ulewa. Dokładnie. Padało kurwa całe popołudnie, padało całą noc, cały następny dzień, kolejny cały dzień, aż w końcu wczoraj nie chcieliśmy siedzieć już w domu, bo już nie było cokolwiek do roboty. Postanowiliśmy wyruszyć sobie nad morze, także no, pojechaliśmy z dziewczynami trochę odpocząć od tego wszystkiego. Dobra, pojadę sobie odpocząć od tego wszystkiego. Troszkę nam się udało, bo pogoda w Łebie dopisała. Byliśmy w Łebie, pogoda nam tam dopisała. Po powrocie do domu okazało się, że kurwa lało u nas cały dzień. Także w Bytowie lało cały dzień, a w Łebie była piękna pogoda. W sumie to było gdzieś koło 80 km różnicy między Bytowem a Łebą. No także powiem wam, że naprawdę dobrze nie zostaliśmy w domu, chociaż sobie troszkę odpoczęliśmy, użyliśmy trochę tych wakacji. No ale dziś od rana już jest całkiem w porządku. Wyruszamy nagrać jakiegoś vloga, niestety żniw raczej nie uda mi się nagrać. Chociaż jakby dzisiaj cały dzień była taka pogoda jak jest, jutro jakby tak było, jeszcze jakby trochę wiatru, żeby to trochę owiało. To może by coś było jeszcze pojutrze, żeby coś działali, nie? Także no zobaczymy, no ale no ta pogoda jest jaka jest, no dzisiaj jest w miarę, jest ciepło, tak, ale bez wiatru to mimo wszystko nie da, ledwo co kałuże dopiero wyschły, także no możecie sobie wyobrazić. No dobrze, że w nocy nie padało, bo jakby w nocy padało, to by był koniec, nie? Także jest totalna masakra, bo nic nie uda mi się prawdopodobnie nagrać, prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiemy, może coś tam na górze pomoże i uda się, ale no nie obiecuję nic, bo z tego mogą wyjść i cieszę się, że chociaż dzisiaj wyruszam na tego vloga i zaraz zobaczymy, co tam u Karola słychać. Dawno u niego nie byłem, bo chyba byłem ostatni raz w tamtym roku w wakacje, roku, no bo nie pojechaliśmy w lutym do Karola, nie widzieliśmy się z nim, minęliśmy się, można tak powiedzieć. Jak ja odjeżdżałem, to Karol zaczynał dopiero robotę w polu, także no nic ciekawego nie ma, jeśli chodzi takie małe a propos kanałów, to na dniach coś się pojawi, musicie być spokojni, ja muszę sobie to wszystko poukładać. Jest ciężko, ale dajemy radę, musi być dobrze. Nie ma co robić gówno burzy. Nie ma co robić gówno burzy, wszystkiego dowiecie się na dniach, także w komentarzach darujcie sobie, jak na razie nie wiem, czy to wyjdzie przed, czy to wyjdzie po założeniu nowych kanałów prawdopodobnie. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale nie ma co się stresować, damy radę, jak ja się będę trzymał dobrze, chłopaki mi tu pomogą, wszyscy razem damy radę, także powinniśmy jakoś sobie z tym poradzić. Będzie dobrze na pewno. Ile? No już niedaleko nam zostało. No już chyba jesteśmy w tej wiosce. Już teraz będziemy skręcać sobie w prawo, jak dobrze pamiętam. Rozmawiałem z Karolem przez telefon, prawdopodobnie robi coś na podwórku. Mam nadzieję, że go znajdziemy, bo tak od razu połujemy jak na Mokrzyn. Ale spodobał wam się vlog. Kurde, Brączek wykręcił jakiś rekord chyba. No, w 3 dni. Ile tam jest? W 2 dni. W 2 dni ponad 50 tysięcy wyświetleń. Naprawdę, podobają wam się takie... kukurydzę ma Karol. Widzę. On ma jakąś sieczkarnię za mało. Nie, ale będą chyba na kiszonkę ją cieli. No bo on to ma krowy, nie? Jeśli nie rozpędzaj, nie? Bo zaraz w prawo. Masz jaką przyczepę zajebistą. Czekaj, u niego to jest tu, nie? W prawo za płotem, wjazd. No, tak myślałem. O kurde, tu przyjdziemy, zajebista przyczepa tam stoi. Zobaczcie, o kurde, na dzio. O, jest i forsznik. Weź tam w prawo zjedź. Mówisz? Jo. Jeden, drugi. Trzeci, ósmy. Ej, tego Ursusa nie widziałem. Nie było mnie. Jesteś, mamy. No to pogoda do dupy, co? Żniwa nie pozwala. Powiem ci, wczoraj byliśmy w Łebie, po połowie drogi tam pogoda idealna, nie? Cały dzień, super. My tu wracamy, a tu padało, okazuje się. Skąd ty to wyczerpałeś? Wczoraj padało cały dzień u nas. No to, a tam nic. Co pół godziny. Ja pierdziele. Ty, skąd ty to wyczerpałeś, powiedz mi? No jak skąd, myślisz? Za gramanicy. Za gramanicy. O, ruda szmata. Z Irlandii. Ruda szmata z drzewa.
No ale będzie maszyna z tego, nie? No ja myślę, że będzie. No kurde. Czyli transformacja pełna. Ja to jest na szybkie skrzyni? Kurde. Oryginalnie. Na szybkie skrzyni, fajna sprawa. No, trochę roboty będzie, ale... Już ci powiem, zaczynam te dotyki, leżą nowe, temperaturki. Będzie działał. No i to patrz, coś Karol te pomaluje, będzie tak dobrze wyglądał jak tamten. Jo. No, tu mi mamy tam tak, tam... To jest zero, jo? To ja proszę o zdjęcie, jak to już będzie skończone. Widzą, pokażemy. Irlandia. Jak to będzie wyglądało. Irlandia. Szybko dostanie. Fajnie, no. Kurde. Fajnie od czegoś takiego coś zrobić. Kombaj masz zrobiony? Jo. Kusiłeś? No swoje koszone żyta. Co? Swoje masz koszone żyta. Żyta, ile ty miałeś tego? 25 hektarów. O! To żeś się tam w tych dniach, gdzie była pogoda, żeś się uwinął, jo? Poniedziałek, wtorek, środa. No, 3 dni. 3 dni kusiłem. No, wtedy była ta pogoda, nie? Jo. A potem już dupa. Na czwartek już padało. Jak? Plony? Tak sobie. O, daj spokój. Słyszałeś, to co było u Lecha? U Lecha dwie tony? Nie? No, daj spokój w tym roku. 70 ton, nie? Grat wszystko chciał. To jest jakaś masakra. Film wczoraj, przedwczoraj wstawiłem. Wstawiłeś? Jo. A Maciej mi coś mówił. Jo, wstawiłem. No wczoraj tu Maciej ze mną kręcił i on mówił, że Brączek wstawił film. Wstawiłem, no. Fajnie wyszło, chłopaki. We cztery kosili, to fajnie wyszło. No. To jest kombajnie przygotowane, to Macie spokój. Możesz tak grzebać w tym czujniku. No to wczoraj go wczoraj przywozłem, nie? Wczoraj go przywozłeś? Wczoraj. A od kołotka nie? Nie, od tego, od Godwinów od koła. Aha, od tych. A to wszystko, idzie w tej okolicy albo idzie od Kania, albo od Godwina, nie? Wszystko. Ja tu trenuję. Do Macieja doloty robić z owsa. Z owsa? A oni robili w sobotę? No tam ma dość tony, coś nowego dalej. A gdzie? Tutaj. Znowu tu? Dzisiano robili się, no. Ja. O, no to dobrze. Tam, zbieraliśmy kostki. Jo. Tata jego jechał. Oni w sobotę robili? Tam New Holland nawalił i jadę dzisiaj skończyć. Aha. Aha, nie, aha, dlatego ty jeżdżasz, że New Holland zawsze im robił, nie? No. Ty też... Tam... Nie wiem, nie wiem, 15 pol, moja zrobiona nie wiem. Ej, tej 16 nie widziałem, nie? Nie, tego nie było. Nie, było nie, ona jest od... W zeszłym roku była 80. Jo. Ona jest od kwietnia. Maszyna jest. Od kwietnia jest. Ona chodzi w górze przy presie i... Chodziło, tam chodziło. Zawsze tu wie? Nie. Jeszcze? Nie powiem, to nowe to tam jest, wiesz. To się ciepło, nie jest stare. Teraz proszę wyjść, no. Czekam na lepsze jakieś tam Maciej, mam skimitowane od tej, 55, wiesz? Aha, że one są inne, no, trochę mocowanie inne mają. Ej, gdzie dużym pracę pracować, jo? Jo, duży, no nie chcę mi się opryskiwać, trzeba odczepiać, a... Ja tam jeszcze... No pojedziemy też, jo! Pojedziem. Musi mi sąsiad przy parku presy wyciągnąć. Zastawiłem się. A no jo. I teraz przed tyłem, weź ją otyłem. O Boże. Ale już pomyślałem naprawdę, żeby ją zostawić tam. No nie spodziewałem się, że będę robił. Aha, no jo. A no tam, bo jak tak to ten. No tu masz kumbań, ten co jeden co kosił. A tu jest perła, kurde. No. Tu masz tego co na filmie było u mnie. Na filmie Obrączka, jak no, ktoś oglądał już w niedzielę, to już wie. Tego, to jest Wojtka. Czekaj, one były, cztery były, nie? Cztery były. I dwa były? Dwa, ten był i jeszcze jeden? Jeszcze jeden tam chyba. Z tyłu on gdzieś stoi, albo gdzieś. Bo też w tych zielonych barwach był, nie? No. Tu masz tego i tu masz Karola, nie? No widać, sami zobaczcie jakie kałuże. Tu masz Karola tego niebieskiego. O. Kurde, ten niebieski jest ładny. Taka fajna igła, nie? No. No niebieskich mało jest na okolicy. Przeważnie same zielone albo szare, nie? Ja pierdzielę uwagę. No. Co? Ja ale jak idziemy. U was to same forsznity, ile tak będzie mniej więcej w rejonie? Żartujesz. Kurde. Jo. Ty tak gadamy, że u nas same forsaje, a u nich nie ma ani jednego, nie? No, u nas nie, u nas to wiesz, u nas to bizonów też można tak powiedzieć, że nie ma, nie? Może są ze dwa, ze trzy na wsi, nie? A tak to każdy jakieś takie na przykład New Hollandy, Volvo, Fachry, Fergusony, no. U nas właśnie ludzie poszli w takie inne, wiesz. U nas nie mają dużych gospodarstw, nie? Mają wszystko małe. Siema. Cześć. I to wiesz, u nas to w ogóle inaczej. Pójdź, to przyjedzie za chwilę? Co? Przyjedziesz? Jo. Ja tam otworzę drzwi z tyłu, nie? Jo. U nas w ogóle inaczej wszystko wygląda. Siema. Jakie? Małe. Kto jest taki czarny jesteś, nie? Pracy. Się nie myje. Mamy zapas w czynniku, ale nie brałem.
No i to ja chciałem ci mówić, że wiesz, u nas jak jeden sprowadził Forsaja, to zaraz wszyscy, nie? No. No to tak samo jak u nas, nie? Zaczęli sprowadzać te takie inne kombajny małe i wszystkim się to spodobało. No. Już teraz u nas to każdy żyje tym, że ma prawie swój kombajn, nie? Bo najgorzej tak jest. Już masz pokoszone coś. Jo, ja wszystko. To już widziałem. Ja to tam, o Jezu. 3 dni, nie? Gdyby się kombajn nie psuł, to 2. Jak? No. No. Nie, to wiesz, jak się wpada cały dzień swój kombajn, nie? To tam na szpicherek od razu, to co na sprzedaż, na przyczepę i kwit. Wiesz, ja mam wszystko za domem w jednym kawałku, można tak powiedzieć, nie? No, to ty od razu sypiałeś kombajnem, nie? No, 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 no. Wiesz, to u mnie z tym dobrze jest, nie? Jakbym gdzieś miał dalej jeździć i w ogóle, to jo. A ty czemu żeś nie przyjechał kosić do Prancka? Ja ci powiem, ja miałem tak, kombajn już prawie skończony, poczekiłem header, nie? On już pojechał i... Ja tam byłem zobaczyć, ja widziałem, Boguś kosił to. Mówię, nie będę się tam już. Zrywa. Jo, ale ci powiem szybko, ile on to 7 godzin machnęli. No, o 12, o 12 nie pojechali. Chyba o 8, przed pierwszą oni się rozłożyli jakoś i o 7 już mieli koniec. No, bo chłopaki po około 8 domu byli. No. Tata, ja, się... jak ja byłem ten, to mury Przemo nagrywał. Tata, mogę przyjść do traktora? Jeszcze nie, bo tata tam presję wyciągnąć. No Przemek nagrywał też. Nagrywał na początku zaraz. Ja przewidziałem kupiego z kamerą. No. Bo ciebie nie było jeszcze, jak ja byłem. Oni tutaj sypali na tą łódkę, całą kurnikę stała. Nie, ja byłem. Byłem, ale musiałem gdzieś być. A, wiesz gdzie ja byłem? Ja jadłem obiad wtedy. A, możliwe. No bo nie jedli obiad. No to ja wtedy byłem też jeść. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. Fajna wiata tutaj na kombajnie. Dobrze zrobiona. No ten jest też bardzo. Serio, to nie było malowane? Zobacz. Nie. No patrz, chodź. Dziwne, żeby był taki ten, pod spodem taki chłopowaty. No nie wiem. Tak z daleka się odbija o wiele inaczej. Kombajn nie jest malowany. Kombajn nie, ale nie chodzi mi o części od headera. Może jo. Nie, no, nie wiem. One się wszystkie trzy tu wchodzą, nie? Bez headerów jo. No bo zobacz, jak z headerem... No bo header wiem, wiem, wiem. Nie, jest maszyna. Jak on tu wyjeżdża? Ciężko ma tu wyjeżdża. Nie, no tu do przodu, dotąd, trochę do tyłu cofnie i później tam, pod górkę. No ciężko ma tu wyjechać. Niżej, 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 niżej. Jeszcze niżej. Śmiało, niżej, niżej. Chyba teraz wyżej. Nie. Dobra, też. Tam środka? No bez różnicy. Do kogo? Co mówi, że tam? Sipma klasik. Co? Sipma klasik. Kurwa, smarta naprawiają. Jakieś gwizdy słychać z dala. A to kara zabierdala. Rozstaw osiek do oprysku. No. Włoskie koła ma. No. A wiesz, jak on tylko przy turze w prasie chodzi, to lżej, nie? Nie będę tam nic z tym.
Dawaj kręci. Tylko weź ten sznurek, by ci się splątał cały. Jo. Właśnie nie wiem. Może autem. Możesz jechać z nim, a ja pojadę autem wtedy. No, tak nie? Zrobimy chyba. Wyczekiwał cię, nie? Jo, nie wyjmowaliśmy. Kozak. Kurwa. Jo, bez kitu trzeba zmieniać ten zaczep. No. O wiele inaczej siedzi, nie? Wiesz, bo wtedy on nie będzie za nisko opuszczał, nie? No. Za wysoko i nie będzie zbierał od ziemi, nie? A tak to idealnie będzie. Dźwięk ma niezły. U nas nie zobaczysz żadnego takiego ususa. Nikt nie ma. Że widzisz, u was są rolnicy tak coś, jak praktycznie już są, to mają tam po 50 coś, nie? A u nas tak nie ma, mają po 5, po 10. Może jest ze 2-3 rolników, którzy mają tam powyżej 30, nie? Każdy jest mały rolnik. Kukurydza ładna. No w tym roku, ten to wiem, właśnie Bronczek mówił, w tym roku ten taki rok kukurydzy i buraka. Deszcz, ciągle deszcz, ciepło deszcz. Snopki zbierali. No, my tu snopki też zbierali i on tu później owiec zasiał, tak? No. No coś tam z tego wyjdzie, ale za dużo nie ma.
Ty trochę mu prasowałeś to, czy co? Co? Trochę mu tu prasowałeś już chyba, czy nie? Nie, to ten New Blandem. A, no tak. No tak, przecież on zawsze ten wujek z jego. No, jego wujek, a teraz kurczę nawaliło w New Blandzie i... Siema! Za szybko nie jechałeś? Co? Za szybko nie jechałeś? Nie. Ty kluczyki zostawić, czy nie? Jo! No, może cały czas jesteśmy. Jo! Będzie to z tego zrobić. Bez widu u nas dosyć myśliwa, to wiecie, o czym mówi też.
lepiej nabity.